Gościem czwórki jest dzisiaj Tomasz Wrublewski, autor kanału 0db.pl, redaktor naczelny magazynu Estrada Studio, producent muzyczny, realizator dźwięku, no i też chyba przede wszystkim pasjonat muzyki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, się. Panie Tomaszu, na pańskim kanale jest bardzo dużo informacji dotyczących sprzętu. Recenzje, recenzje sprzętu się pojawiają, porady, objaśnienia programów, różnego rodzaju wtyczek, dekonstrukcje utworów, które w ostatnim czasie są bardzo. Popularne, tutoriale no wszystko, co jest potrzebne dla producenta muzycznego więc może zacznijmy od tego, kim jest producent muzyczny i jaka jest dzisiaj jego rola. To jest spory problem, bo wywołałem sporo zamieszania, gdy zamieściłem informację taki post w zasadzie kim jest producent muzyczny. To takie moje luźne rozważania na ten temat i większość osób się obraziła, bo stwierdziłem tam niemalże wprost, że producentem zostaje się tylko wtedy, jeżeli się zarabia jakieś pieniądze. A wiele osób uznała, że przecież oni tworzą muzykę i dlaczego mają się nie nazywać producentami? Otóż problem jest w nazewnictwie. Z braku jakiegoś określenia na osobę, która zajmuje się tworzeniem muzyki w komputerze przyjęło się mówić producent, prawda? Producent muzyki, no bo, no bo kto? Człowiek od komputera, <grym twórca, <grym twórca. Twórca też jest bardzo szybki. Więc więc to tak y, wsiąkło troszeczkę w tradycję, ale to moim zdaniem y, prawdziwym producentem jest ktoś, kto ma pełną świadomość tego co robi i y, Dostaje za to, to pieniądze, wynagrodzenie, no bo to jest to... rola producenta, prawda? Zacząłem właśnie od tego pytania, bo w tym filmie Pan mówi o tym, że osoba, która robi bity i później wrzuca je do internetu, to nie jest do końca producentem muzycznym, ale ten internet daje możliwości, i producenci, twórcy bitów łączą się z raperami, później rzeczywiście w jakiś sposób mogą na tym zarobić. No Internet daje ogromne możliwości. W ale rzeczywiście, że tak, więc tutaj to, to, to nie jest ograniczeniem, bo każdy może zostać producentem. Czyli zgodnie z tą definicją, że producent zarabia pieniądze w każdej chwili, bo może wrzucić swoje bity na jakiś serwis bitami i ktoś je kupi. Czy żeby zostać producentem muzycznym trzeba mieć jakieś konkretne predyspozycje? Są rzeczy, których się nie przeskoczy sprzętem? No po prostu trzeba to kochać, wydaje mi się. Jeżeli ktoś ma miłość do muzyki w sobie i jakąś taką chęć tworzenia, to myślę, że sprzęt nie jest żadnym ograniczeniem. Nie chcę się definiować jakiejś listy potrzebnych rzeczy, które, które są niezbędne do tego celu, ale no wiadomo, że dzisiaj komputer musi być, bo muzyka jest cyfrowa od początku do końca. Analogowa się staje dopiero u słuchacza, gdy użyje słuchawek albo głośników. Właśnie. Ta era analogowa, bardzo dużo mówi się o tym analogowym brzmieniu. Czy przed erą cyfrową wszystko brzmiało lepiej? Nie sądzę. Pewno się narażę wielu osobom, ale z punktu widzenia technicznego, cyfra bije każdy analog na głowę. To w ogóle nie ma o czym dyskutować. Zakres dynamiki, brak szumów, brak takich parametrów jak zapas dynamiki, chociażby, który jest w analogu, ale z kolei te rzeczy sprawiają, że dźwięk odtwarzany w sposób analogowy i z analogowego źródła. Ma pewne cechy charakterystyczne, które nam są bliskie. Ale czy każdy jest w stanie to usłyszeć? Czy bardzo często jest to z rodzaju? Snobizm, mówienie o tym analogu, słuchanie z analogowego sprzętu, kupowanie płyt winylowych. No, nikt nikomu nie broni, żeby się bawić, mhm. prawda? To jest, jeżeli ktoś czerpie z tego satysfakcję, to, to ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Kolekcjonuje się filiżanki i kolekcjonuje się popielniczki i dlaczego nie można zostać fanem na przykład sprzętu, prawda? Tym bardziej, że wybór jest duży i ceny potrafią być zawrotne. A co pan sądzi o płytach winylowych, które są cyfrowym masterem? Analogowych nagrań. No to jest odwrócenie w ogóle świata do góry nogami, bo mm, przede wszystkim, jeżeli jest. Wszystko to zależy od tego, jaki jest zakres dynamiki tego materiału, prawda? Jeżeli to jest materiał oryginalny z oryginalnej taśmy matki analogowej, to nie ma o czym rozmawiać. To będzie właściwa ścieżka. Ale, gdy będzie to materiał, który jest zgrany już z cyfrowego nośnika poddanego kompresji, to możemy mówić o wykorzystanym zakresie dynamiki dużo mniejszym niż w przypadku analogowego oryginału. Czyli jest to gadżet do postawienia na półce? Troszkę tak, A raczej tak. Panie Tomaszu, czy jakikolwiek aspekt. Dźwiękowy, muzyczny na plus ma dzisiaj kaseta magnetofonowa w dobie by, wszystkich cyfrowych nagrań, w dobie tej dosko doskonałej jakości, jaką możemy osiągnąć dzięki y, streamingom? Czy kaseta może nam coś dać, jakieś doznania dźwiękowe? Aspekt sentymentalny pozostaje, hmm. to jest niewątpliwa rzecz. Poza tym, żeby y, przełączyć utwór, trzeba przewinąć kasetę, to też jest takie dosyć, dosyć istotne. Proszę pamiętać o tym, że nasz sposób słyszenia różni się od tego, co zbiera mikrofon. My analizujemy wszystkie dźwięki i jesteśmy w stanie za pomocą naszych umiejętności, naszego mózgu, jesteśmy w stanie wyłowić to, co chcemy z dźwięku. Tak zwany efekt cocktail party na przykład, gdy w mhm. całym szumie jesteśmy w stanie własne nazwisko usłyszeć i wychwycić, o co chodzi. Mikrofon tego nie potrafi. I taki, takie właśnie połączenie różnych okoliczności związanych z odsłuchem muzyki, czyli nawet manualne wyciągnięcie nośnika, czy w przypadku płyty gramofonowej położenie tego ramienia na, z wkładką na płycie, może sprawiać, że my mamy inne nastawienie do tej muzyki. Nie pomijałbym tego czynnika, bo on jest dosyć istotny dla całego naszego procesu mhm. słyszenia. To, skoro tutaj jesteśmy już przy nośnikach, to może porozmawiajmy trochę o sprzęcie. W internecie bardzo dużo różnych komentarzy pojawia się na temat high sprzętu, na przykład na temat tego, że ktoś słyszy różnicę w kablu i jakim ten sprzęt jest podpięty. W innych internetowych grupkach ci kablarze są obśmiewani, że ludzkie ucho nie jest w stanie wyłapać tych niuansów. Jak jest rzeczywiście. Nie wiem, jak jest rzeczywiście. Wydaje mi się, że nasz stan wiedzy jeszcze na temat tego, co słyszymy i jak mhm. słyszymy, jest zbyt mały. Mhm. Byłem kiedyś na takim spotkaniu no, zawodowców z branży, gdzie porównywaliśmy spektrogramy dwóch, dwóch dźwięków, analizując rozkład widma i tak dalej, i tak dalej, wszystkie takie szczegóły techniczne. Po czym nam puszczono te dźwięki. Jedna, mhm. Jeden to były skrzypce, a drugi piła tarczowa. Więc technicznie wszystko się zgadzało, ale jakby, jeżeli chodzi o stronę taką soniczną, to było co innego. Także nie, nie odrzucałbym całkowicie takich wrażeń. A czy pan jest w stanie y, usłyszeć różnicę na przykład w jakimś kablu? Nie, nie, absolutnie nie, bo po prostu mam świadomość tego, że nie szukam tej różnicy. Jeżeli ktoś szuka różnicy, to. Jest szansa, że ją znajdzie. A czy różnice w brzmieniu w bardzo drogim sprzęcie można usłyszeć, czy później tutaj też dochodzą inne aspekty, które wpływają na to, że ktoś decyduje się, żeby kupić sprzęt audio za kilkaset tysięcy złotych? Wydaje mi się, że można, tylko pewnym problemem jest tutaj środowisko odsłuchowe, które gdzieś mniej więcej w 80% determinuje to, co my słyszymy, więc jeżeli. Głośniki nie, nie mają tutaj zdecydowanej takiej roli, jeżeli chodzi o odsłuch. Tutaj musi być pomieszczenie odpowiednie. Jeżeli ktoś ma takie pomieszczenie, to to usłysz. To powróćmy może jeszcze do produkcji muzyki, mix, mastering, sama też produkcja. Bardzo dużo mówi się ostatnio o sztucznej inteligencji. Czy chatbot GPT jest w stanie wygryźć wszystkich z branży? Taka próba już się pojawiła, jeżeli chodzi o mastering zdalny, i bazujący na sztucznej inteligencji, jakieś 4-5 lat temu. Nie zrobił furory. Więc może dlatego, że ta sztuczna inteligencja znalazła się w programach, które są dostępne dla użytkowników, więc nikt nie zleca tego na zewnątrz. Ale wielu masteringowców twierdzi, że to jest ciekawa opcja ale opcja. Czyli sztuczna inteligencja raczej nas nie wygryzie, nie wygryzie też muzyków. Bądźmy dobrej myśli. No, bądźmy dobrej myśli, bo jednak ludzie słuchają muzyki, a nie sztuczna inteligencja. Najpopularniejsze filmy na kanale to te z dekonstrukcją znanych utworów. Enjoy the Silence, The Mode to najpopularniejszy film spośród tych wszystkich. Jak tworzy się by właściwie taką produkcję, jak zdekonstruować utwór, który wszyscy bardzo dobrze znamy. No tak, to jest takie wyciąganie proszku do pieczenia z ciasta, prawda? Mm. <laughs> e, no, to jest praca generalnie taka archeologiczna. Mm. Trzeba bardzo dużo przeglądać źródeł, y, trzeba no, słuchać wywiadów, czytać książki, analizować. Jeżeli już wiem, jakie instrumenty zostały użyte w tej sesji, no w przypadku pierwszych syntezatorów jest to dosyć proste, bo mm, jeżeli tylko pada hasło Oberheim, czy tam DX7, mm. czy jakiekolwiek inne, dużo tych instrumentów nie było, więc jakoś sobie można było dać no to są syntezatory, na których ja, że tak powiem, się wychowywałem, więc e, znam te brzmienia, mniej więcej wiem, w którą stronę pójdę, a reszta to już jest słuchanie tego, co zagrali, jakie pomysły zastosowali, jakie aranżacje i tak dalej. I, no i rozmowy z realizatorami przede wszystkim, bo oni bardzo dużo ciekawych rzeczy są w stanie powiedzieć. W przypadku Depeche Mode to jest bardzo często jakiś efekt, jakaś nakładka na dźwięk, czy do tego trzeba wszystkiego dochodzić po, krok po kroku próbując, czy gdzie jednak wszystko można znaleźć w sieci. To jest doświadczenie po prostu. Ja wiem, jakie pogłosy były wtedy używane, z jakim mniej więcej ustawieniem i po prostu próbuję, czy, czy to, to było to ustawienie, czy może to ustawienie. To były, przypomnę, początek lat 80., tak? pierwsza połowa. Możliwości w tamtym zakresie, jeżeli chodzi o technikalia, nie były zbyt szerokie. Więc można znaleźć odpowiednie opcje. To w takim razie, czy na przykład można byłoby, byłby pan w stanie zdekonstruować utwór Billie Eilish, wspominanej na kanale? No z nią akurat nie ma problemów, mm -hmm. bo, bo jej brat mm -hmm. opublikował sporo materiałów na ten temat, mm -hmm. więc tam dosyć szczegółowo to wszystko wyjaśnia, ale ze współczesnymi utworami będzie poważny problem, ponieważ nigdy nie wiem jakie jest źródło dźwięku. Mm -hmm. czy, czy słucha pan współczesnej muzyki, na przykład polskiego rapu albo techno? Mm, tak, słucham, żeby być na bieżąco mm. po prostu z tym, y, co się dzieje w muzyce, ale no, ku swojemu takiemu lekkiemu zażenowaniu stwierdzam, że wszystko już było, tylko teraz mm. jest głośniej. A jak jest obecnie muzyka, na przykład w Polsce produkowana, co pan sądzi? Na wysokim poziomie mm. jestem pełen uznania dla współczesnych producentów, to ci ludzie naprawdę potrafią zrobić znakomite rzeczy. Wiem, że panuje takie przekonanie, że polska muzyka to jest taka czy inna. My mamy. Y, inne podejście do, 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 do brzmienia, i to trzeba, to trzeba po prostu mieć w tyle głowy. Czy słuchając muzyki, dla przyjemności jest pan w stanie się skupić na tej muzyce, czy zawsze gdzieś z tyłu jest ta myśl o produkcji, jaki dźwięk został wykorzystany, jak został ten utwór skomponowany, jak to wyglądało w studiu? No niestety, pracując zawodowo z dźwiękiem, trzeba się po prostu pogodzić z tym, że dźwięk przestaje nas rajcować, że mm. my go analizujemy już tylko i albo się bulwersujemy, albo po prostu. Się czegoś uczymy. To jeszcze na koniec. Temat, który bardzo często pojawia się przy okazji koncertów największych gwiazd w naszym kraju, temat Stadionu Narodowego, jego akustyki. Czy uważa pan, że ten obiekt jest w stanie no, jakoś być odratowanym? Nie wiem, byłem tam na koncercie Pola McCartney'a, mhm. o czym marzyłem całe swoje życie i po prostu byłem tak rozczarowany mhm. tym, co usłyszałem, że chyba tylko to, że tam był Pol, <noise> w ogóle ratowało sytuację. Mhm. E, nie wiem, no problem jest tutaj po stronie architektonicznej. Gdzieś musiała zapaść decyzja, że jednak y, ważniejsza jest rola taka, takiego obiektu publicznego sportowego niż sali koncertowej. Mhm. Przecież pamiętajmy, że sale koncertowe są specjalnie projektowane. A tutaj tego nie było. No to może zmie, znaczy, zmieni się jestem, to. Nie chcę <laughs> powiedzieć tego na 100%, ale, ale dźwięk mówi sam za siebie. Okay. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić tajniki produkcji, jeżeli ktoś chciałby poznać recenzję różnego rodzaju analogowych sprzętów, ale nie tylko to, odsyłamy na kanał 0db.pl. Twórca tego kanału Tomasz Wróblewski był razem z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.